Było sobie kiedyś bardzo szczęśliwe i bogate królestwo, które od pewnego czasu ubożało z roku na rok, a skarbiec państwa gwałtownie pustoszał. W mennicy już zabrakło złota do bicia monet z wizerunkiem króla i królowej. Król był już mocno sędziwy, a i królowa miała swoje lata. Oboje trapili się bardzo, bo ich jedynak, piękny, mądry i dzielny królewicz, nie mógł sobie znaleźć odpowiedniej kandydatki na żonę. Stary król chętnie by już przekazał koronę swemu następcy i zajął się wnuczętami, bo nie miał komu opowiadać bajek. Królewiczowi jednak żadna ze szlachetnie urodzonych panien nie odpowiadała. Już wydawało się, że to jest ta jedna, jedyna, ale... Królewicz po godzinie zauroczenia kandydatką markotniał i mówił: nie, nie, to na pewno nie ta. To nie ta figurka, nie te oczy, nie ten głos, nie to serce. Wybacz, papo, może ta następna księżniczka będzie tą, o której marzę. A gdzie się poznaje księżniczki? Oczywiście, że na balu. Stary król wydawał więc bal za balem, a wydając bale, wydawał na nie pieniądze z królewskiego skarbca. Królewski skarbnik, hrabia Debet, rwał sobie włosy z głowy za każdym razem, kiedy musiał sięgnąć do skarbca po kolejną okrągłą sumkę na kolejny bal. A bale w tamtych czasach były huczne i wystawne. Przybywali goście nie tylko z kraju, ale i z całego świata. Książę poznał już wszystkie księżniczki z okolicy i z najdalszych zakątków globu. Były wśród nich księżniczki hinduskie, egipskie, a i te najsłodsze z dalekiej Marcepanii. I co z tego, gdy po każdym balu książę mówił to samo? Nie, to na pewno nie ta. To nie ta figurka, nie te oczy, nie ten głos, nie to serce. Wybacz, papo, może ta następna księżniczka będzie tą, o której marzę. Musimy wydać jeszcze jeden bal. A tu, w skarbcu, zostało już ostatnich 100 000 talarów w złocie. Hrabia Debet sięgnął do głowy, żeby wyrwać sobie garść włosów i stwierdził, że został mu tylko jeden włos. Wtedy jęknął: jeżeli na tym balu książę nie spotka wybranki, zostanę kompletnie łysy, a skarbiec kompletnie pusty. W tym miejscu należałoby wspomnieć o pewnych trzech paniach, których udział w tej historii nie jest bez znaczenia. Otóż przed kilku laty do stolicy królestwa sprowadziła się wdowa Paplasińska z dwoma córkami. Jej jedynym zajęciem było nieustanne poszukiwanie mężów dla swoich dwóch pociech. Były to panny na wydaniu, co polegało w ich przypadku na tym, że mama Paplasińska na początku każdego roku mówiła: wydaje mi się, moje córeczki, że w tym roku na pewno wydam was za mąż. I tak mijał rok za rokiem. Ostatniego roku u wdowy Paplasińskiej i jej dwóch córek, grubaśnej Beli i chudej Peli, pojawiła się nowa służąca, pogardliwie przez nie nazywana Kopciuszkiem. Paplasińskie paplały przez cały dzień, jedna przez drugą, takie oto dyrdymały. Pewien rybak, ponoć Tatar, zamiast leszcza złapał katar. Napisali dziś w gazecie, że deszcz spadnie w pół do trzeciej. Trzeba cofnąć więc zegarek, bo jest czwarta minut parę. Moja droga, co za heca, kot barana niósł na plecach. Pomyliłaś coś, kochana, kot niósł owce na barana. Czy słyszałaś? Dzisiaj rano kota w butach zatrzymano, jak sprzedawał w pęczkach myszy, czego człowiek nie usłyszy. I tak dalej, i tak dalej. Pela i Bela, kiedy nie paplały, mierzyły suknie, trzewiki i kapelusze. Na Belę wszystko było za ciasne, a na Pelę wszystko za duże. Zresztą nie miało to żadnego znaczenia. Co by nie włożyły, wyglądały w tym okropnie.
okropnie. Nawet zwierciadło krzywiło się na ich widok. Kopciuszek zaś był bardzo miłą dziewczyną, lecz sierotą, ciągle poniewieraną przez Paplasińską i jej córki. Jedynymi jej przyjaciółmi były cztery myszki i kot o imieniu Gwiazdeczka. Kopciuszek musiał wstawać o świcie, rozpalać ogień, nosić wodę i gotować. Dziewczynka sypiała w kuchni, blisko pieca i stąd miała nosek i policzki w sadzy. Nie wiadomo było nawet, czy jest ładna, bo po umorusanej buzi trudno było to poznać, ale figurkę miała zgrabną i poruszała się wdzięcznie. Denerwowało to Paplasińskie, bo ich chód panowie trafnie nazywali człapaniem. Pewnej soboty w całym królestwie ogłoszono, że król i królowa znów wydają bal dla swego jedynaka, pięknego królewicza, z nadzieją, że znajdzie wreszcie kandydatkę na żonę. Serce Kopciuszka zabiło mocniej, bo Kopciuszek był przecież dziewczyną. Ale cóż, mogła tylko pomarzyć o balu. Wszystkie trzy Paplasińskie dostały zaproszenie do pałacu. Dom zamienił się w jedną wielką przymierzalnię. Wreszcie wystrojone Paplasińskie były gotowe do wyjścia. W progu matka Peli i Beli powiedziała do Kopciuszka: nie waż się zasnąć. Widzisz ten korzec maku? Masz go przebrać do rana. O, rety, zapomniałyśmy go pomieszać z popiołem, zauważyła Bela. A to szkoda. Wybieranie maku po ziarenku z popiołu to byłoby zajęcie w sam raz dla takiego Kopciuszka. A Bela syknęła z wściekłością. Teraz tego nie zrobimy, bo byśmy pobrudziły nasze wytworne suknie. Masz szczęście. Pa, idziemy pobalować. Też bym chciała pójść na bal, poznać księcia z bajki, westchnął Kopciuszek i zaczął pochlipywać cichutko w kąciku. Czarne łezki spływały po jej policzkach tak gęsto, że wkrótce umyły całą buzię. Kot Gwiazdeczka aż miałknął z zachwytu, widząc po raz pierwszy niespotykaną urodę Kopciuszka. Nagle, nie wiedzieć czemu, zapachniało w kuchni kwiatami, co dawno się nie zdarzyło w tym miejscu. To dobra wróżka, pelargonia, pojawiła się ni stąd, ni zowąd przed Kopciuszkiem. Nie martw się, dzieweczko, rzekła. Obiecałam twoim rodzicom, że pomogę ci w potrzebie. Złotą różdżką dotknęła Kopciuszka i w jednej chwili Kopciuszek zamienił się w piękną, młodą damę w różowej sukni obszytej śnieżno-białymi koronkami. Przebierała jednak bosymi nóżkami, patrząc wyczekująco na pelargonię. Ach, jaka jestem roztargniona! Westchnęła dobra wróżka. Zapomniałam ci wyczarować pantofelki. Do tych białych koronek, moja droga, najlepiej pasować będzie biała torebka i białe pantofelki ze złotą klamerką. Zatoczyła różdżką w powietrzu i Kopciuszek ujrzał po raz pierwszy na swoich nogach tak piękne i przede wszystkim nowiuteńkie buciki. Pokaż się, kochanie, jak wyglądasz. Wyglądasz ślicznie. A jeszcze dodam ci naszyjnik z perełek i różową kokardę we włosy. Nie tracąc czasu, wróżka cichutko gwizdnęła i z mysiej norki wybiegły cztery myszki. Pelargonia kazała im wziąć mydelniczkę i wyjść z nią na ulicę. Przy pomocy czarodziejskiej różdżki zamieniła myszki w cztery rącze białe rumaki, mydelniczkę w karetę, a kota Gwiazdeczkę wąsatego Stangreta w lśniącym czarnym cylindrze. Ruszaj na bal, moja mała. Ale pamiętaj, że gdy wybije północ, czar pryśnie. Kopciuszek gorąco podziękował wróżce i chciał ją nawet z wdzięczności pocałować w rękę, ale wróżki już nie było. Zostało po niej na ziemi tylko kilka płatków pelargonii. Kiedy Kopciuszek, wystrojony na bal, wsiadł do karocy, Stangret Gwiazdeczka strzelił z bata i zaprzęg ruszył z kopyta prosto do pałacu. A tam
W złotej sali, w blasku kryształowych kandelabrów, tańczyło ponad 100 par wirujących raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, w rytm walca, bo był to wówczas najmodniejszy taniec. Walcowała nawet mysz królewska z kotem, rybki w akwarium i wróble na dachu. Królewicz nie tańczył, a na Pele i Bele nawet nie spojrzał. Kiedy Kopciuszek zjawił się w sali balowej, przez tłum gości przeszedł szmer podziwu. Za nim mówili nie tylko kawalerowie i księżniczki, ale nawet paplasińskie przestały paplać i obgadywać gości. Hrabia Niccolo Spaghetti, ambasador Włoch, od razu zauważył, że w całej Italii księżniczki nie mają takiej talii jak ta nieznajoma księżniczka. Minister skarbu, hrabia Debet, który stał obok tronu, przygładził swój jedyny, ufryzowany włos i rzekł ściszonym głosem do króla: Wasza wysokość, coś mi mówi, że skarb państwa już nie ucierpi z powodu kaprysów królewicza. Ta księżniczka jest naprawdę zachwycająca. Widać, że zrobiła na nim ogromne wrażenie. A król, przysłaniając dłonią usta, żeby wścibscy dworacy nie usłyszeli, szepnął: Ministrze, oszczędzaj teraz pieniądze na wesele, na huczne wesele. Zauroczony królewicz ze 100 najpiękniejszych panien królestwa obecnych na balu widział już tylko tę jedną księżniczkę, co wpadła spóźniona na bal. Tańczył z nią cały czas i nie wypuszczał jej z ramion. Potem na tarasie w świetle księżyca chciał pocałować piękną nieznajomą, aż tu nagle zegar po raz pierwszy wybił północ. Przy 6 uderzeniu zegara Kopciuszek wyrwał się z ramion królewicza i z rozpaczą w oczach zbiegł po schodach, gubiąc po drodze pantofelek. W ostatniej chwili wskoczył do karocy. Czar miał prysnąć za kilka sekund, ale nie prysnął, bo wróżka Pelargonia, której żal się zrobiło Kopciuszka, cofnęła wszystkie zegary o tych zbawczych kilka sekund. Takie były w tamtych czasach wróżki. Trasa okazała się jednak za długa i ostatnie metry Kopciuszek i tak przyjechał w mydelniczce, bo czar prysnął tuż przed samym domem. Myszki aż się spociły z wysiłku, choć kot pomagał im dzielnie, ciągnąc mydelniczkę z Kopciuszkiem. Najważniejsze jednak, że wszystko skończyło się szczęśliwie. Nazajutrz w całym królestwie głośno było o pięknej nieznajomej, która na balu zgubiła pantofelek ze złotą klamerką. Nakazano więc wszystkim pannom stawić się na rynku do przymiarki. Szykowało się wielkie widowisko. Już od rana zbierał się tłum. Kto mógł, przynosił ze sobą krzesełko lub stołeczek, by lepiej móc oglądać te niezwykłe zawody. Byli tacy, co wdrapywali się na latarnię, bo stamtąd było widać wszystko jak na dłoni. Pierwsza zjawiła się paplasińska z córkami. Pela i Bela podstawiły nogi do mierzenia. Wciskały pantofelek na siłę, sycząc z bólu, co królewicz skwitował z przekąsem. Takie stopy, nim wymarły, miały tylko dinozaury. Przymiarki trwały do wieczora, ale na żadną z 1000 damskich nóżek nie pasował pantofelek ze złotą klamerką. Zrezygnowany królewicz już chciał wracać do pałacu, gdy nagle, jak to opisał później królewski kronikarz Poezjan Piórko, z tłumu wypchnął ktoś Kopciuszka. Rzekł królewicz: To ta nóżka, pantofelek w sam raz na nią, mój Kopciuszku. Kocham panią. Paplasińskim mowę odjęło ze złości. Kiedy królewicz pocałował Kopciuszka w oba policzki, tłum nagrodził ten gest gromkimi brawami, a potem wszyscy wiwatowali długo na cześć królewicza i jego przyszłej żony. A on? On porwał Kopciuszka w ramiona, posadził przed sobą na koniu i pognał do pałacu. Tam klęknął z Kopciuszkiem przed królem i królową i wyznał: Tak, to na pewno ona,
ta, o której marzyłem, to ta figurka, te oczy, ten głos i to serce. Stary król rozkazał oddać 3 salwy armatnie, by w ten uroczysty sposób powiadomić poddanych w całym królestwie, że przekazuje koronę swojemu synowi. Wkrótce odbył się ślub Kopciuszka, a po nim... O, oczywiście wesele, najhuczniejsze w całej historii królestwa. Skarbnik Debet z radością sięgnął do królewskiego skarbca i wyłożył na wesele bardzo pokaźną sumę, której wysokość do dzisiaj pozostaje tajemnicą. Bawiono się 3 dni i 3 noce. To niezwykłe wydarzenie, tak opisał w królewskich kronikach nadworny poeta Poezjan Piórko. Posłuchajcie. Cóż to było za wesele? Przyjechało gości wiele. Dobra wróżka, król, królowa, dwór i krewni z Kopciuszkowa. Stało stołów 100 dokoła. A co było na tych stołach? Schaby, kraby, miód w muszelkach i tort w kształcie pantofelka.